Choć niedawno otwarta, już cieszy się sympatią uczniów, którzy doceniają zalety prowadzenia lekcji w zielonej pracowni. Bardzo mi się podoba. Przede wszystkim te krzesła są bardzo wygodne. I pufy, i VR. Bardzo lubię tę pracownię. O wiele lepiej się tutaj uczy. Jest większy komfort i też jest większe skupienie na nauce. Na pewno jest bardziej komfortowo tutaj się uczyć. Mamy stoliki, które możemy łączyć, więc możemy pracować w grupach. VR, gdzie możemy dużo się dowiedzieć nowych rzeczy. Na pewno jest bardzo komfortowo, bardzo fajnie. Bardzo nie umiałam się doczekać, aż ta pracownia zostanie otwarta. Uważam, że ona jest bardzo przytulna i miło się tu uczy. Co tutaj w tej pracowni się znajduje? Znajduje się, tak jak wcześniej wspomniałam, VR, gdzie możemy się dowiedzieć o tkankach na przykład. Mamy wyposażenie chemiczne różne, gdzie możemy również eksperymenty wykonywać, różne książki, również rośliny, też ekologia i te sprawy. Sofy, na których możemy sobie odpoczywać, również dwie tablice, bardzo potrzebne i pomocne, oraz układ okresowy, który jest widoczny i wszystko da się z niego odczytać. Nazwa nie jest przez przypadek. Z naszą szkołą wiąże się projekt Naturalnie w Zabrzu, również szkołą 31 podstawową tutaj w Rokitnicy, z drugim liceum, w tej chwili szkołą podstawową 26. Od 4 lat działamy w projekcie Naturalnie w Zabrzu. Łączymy wiele szkół, przedszkoli, klub seniora, program aktywności lokalnej Zantka do wspólnych działań ekologicznych. I również ta nazwa Naturalnie w Czwórce nawiązuje do tego projektu, że to ma być takie miejsce spotkań, działań, wymiany doświadczeń. Miejsce dobre dla wszystkich. Wreszcie to nasze nauczanie będzie interaktywne, bo jak Państwo sami zobaczyli, oprócz tutaj w sali chemicznej mamy możliwość doświadczenia różnych rzeczy takich fizycznych, ale też będziemy mogli te bardziej niebezpieczne rzeczy sprawdzić w sposób wirtualny za pomocą Google VR, więc myślę, że to połączenie, które jest obecnie bardzo potrzebne, bo chcemy iść z duchem czasu, też pokazywać uczniom zastosowanie tych nowoczesnych technologii w życiu i w nauczaniu, więc myślę, że będzie to bardziej efektywne i ciekawsze. Na pewno będziemy starali się już może następnym razem aplikować do ekopracowni pod chmurką, tak żeby też młodzież mogła swój czas nauki spędzać w szkole, ale na zewnątrz, a na pewno będziemy jak najbardziej starali się aplikować w takich programach. To wielka radość, że nauczyciele i dyrekcja bardzo się angażują w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, bo to są środki zewnętrzne, środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Oczywiście miasto też partycypuje, bo wkład miasta wynosi 20%, ale liczy się ta otwartość, to zaangażowanie, ta chęć pozyskania środków, żeby stworzyć taką piękną pracownię, która cieszy. Cieszy również to, że młodzież chętnie korzysta z tych dóbr. No i mam nadzieję, że szkoła na pewno będzie bardzo zadowolona, że taką kolejną już pracownię w naszym mieście posiada.